Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Carnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek z naszej jednej z ulubionych w sumie serii Trudne Sprawy. Ale zanim przejdziemy do samego odcinka, oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie mojego Twitcha i mojego Instagrama. No i już możemy przejść do odcinka. Zapraszam! Trudne Sprawy. Strzelce Opolskie. Tu w mieszkaniu komunalnym mieszka rodzina Jaworskich. Każdego dnia bezrobotni Dorota i Grzegorz razem z dziećmi Agnieszką i Pawłem walczą z biedą. A w jaki sposób walczą z biedą? Pracy szukają czy co? A nie, nie. Aha. Ich zasiłek nie wystarcza, żeby wieść normalne życie. Poza tym czteroosobowa rodzina ma długi. Nie sądziłam, że spotka nas taka bieda, jak inni ludzie żyją. Ciężko, naprawdę. Dzieci wciąż jadły owsiankę i tosty. Ja nawet nie miałam dla nich na zachciankę. Nie mówiąc już o jakichś zabawkach, słodyczach. A najdziwniejsze było to, że przecież mieliśmy pieniądze na jedzenie. Tylko dzieci chciały tylko i wyłącznie owsiankę i tosty. Ciężko mi było im odmawiać. Nie miałam nawet nieraz z czego ugotować porządnego obiadu. To, co one by chciały. Proste jakieś pierogi. Jednak nie wszyscy członkowie rodziny są świadomi powagi sytuacji. A, no i oczywiście już w pierwszej minucie odcinka mamy pokazany powód tej biedy. Kasyna! U nas w domu było wszystko w porządku. Żebrać nie musieliśmy, mieliśmy dach nad głową, tylko moja żona cały czas tą owsianką wyprawiała jakieś seregiele. Ja nie musiałem pracować i nie chciałem. Zajebisty argument, panie Grzegorzu. Przecież mieliśmy pieniądze na owsiankę i tosty, a to oznaczało, że pracować nie muszę. Jezus Maria. Miałem czas na to, żeby pójść do salonu pograć. Było dobrze, żyć nie umierać. Pomijając kwestię, że pieniędzy na jedzenie nie mamy. Pomijając nawet kwestię, że nawet pieniędzy na rachunki nie mamy. Pan Grzegorz ma za coś do kasyna, a to jest najważniejsze. 38-letnia Dorota nie może zrozumieć nastawienia męża. Dałaby wszystko, żeby wyrwać się z obecnego poziomu życia. Przede wszystkim, żeby móc dać dzieciom lepszą przyszłość. To jest okropne uczucie, chodzić i prosić, ale zostałam zmuszona do tego. Ze względu na dzieci, bo nie miały co jeść i przede wszystkim nie miały ciepłych ubrań. Poszłam o tą pomoc dla nich. Mojego męża jego nie interesowały dzieci. On nawet nie wiedział, czy dzieci coś zjadły, czy nie. Pytanie brzmi, czy on w ogóle wie, jak te dzieci mają na imiona. Jego interesowało, żeby mieć na papierosy i na jakieś picie. Nie wiem, ja się starałam jak mogłam. Walczyłam o te dzieci, żeby miały jedzenie i ciepłe ubranie. Nie lubię tej owsianki, a ciągle ją dostajemy. Ej, Paweł, nikt cię nie zmusza do jedzenia owsianki cały czas. Możesz także jeść tosty. Czasem zazdrościłam moim koleżankom, że zawsze mogły sobie kupić jakieś przekąski i miały nowe ubrania. Ale z drugiej strony współczułam mamie, że nie miała żadnego wykształcenia i nie mogła znaleźć sobie pracy. Dziewczynko, tego akurat nie ma co współczuć. Trzeba współczuć mamie, że musi z takim mężem żyć. Chociaż tak bardzo próbowała. Dorota czuje się pozostawiona w tej sytuacji przez męża. Gdy Dorota dowiaduje się jeszcze, że Grzegorz wysłał dzieci, żeby zbierały złom... O cholera. Miarka się przebiera. Tak dłużej być nie może. Jeszcze gdyby te dzieci chociaż pieniądze dostały, ale założę się, że pan Grzegorz ani grosza mi nie dał. Nie mogłam w to uwierzyć. Jak on mógł zrobić, żeby dzieci posyłać do pracy? Żeby zbierały złom, to jest niemożliwe. On chyba oszalał. Wow, żono, dzieci są w szkole tylko od godziny 8 do 16. Po 16 mogą pracować. A ja? Nie, ja nie mam czasu, ja do kasyna muszę iść, no rozumiesz, no. Na początku to zbieranie złomu nie było najgorsze, ale potem, kiedy tata zabierał wszystkie pieniądze, to nie było takie fajne. Brał je wszystkie i przegrywał na tych automatach. A, czyli potwierdziło się właśnie moje przypuszczenie. Pan Grzegorz ani grosza dzieciom za ich pracę nie daje. Dorota wciąż nie może pojąć tego, że mąż kazał dzieciom zbierać złom. Ponieważ nie usłyszała jeszcze od niego wyjaśnienia, czeka, aż wróci, żeby z nim o tym porozmawiać. Dzieci właśnie walczą w kamień, papier i nożyce, które je tosty, a które owsiankę. Znów ta owsianka. Nie mam nic innego, córciu. Nie lubię tej owsianki. Wiem, że nie lubisz, ale trzeba coś, synu, zjeść. Mamo, ja tego nie chcę. Córciu, nie mam nic innego na razie. Bardzo chciałam, żebyśmy mogli zjeść coś normalnego, a nie tą owsiankę i te tosty zawsze. Ale tato przegrywał na tych automatach i nie było pieniędzy. Jezu, jak szkoda mi tych dzieci, Chryste. Ja naprawdę chciałam ugotować dzieciom coś zdrowego, smacznego, ale nie miałam za co. Brakowało mi tych pieniędzy. Przykro, naprawdę przykro. Ale ja bym tak bardzo chciał zjeść pizzę. Hola, hola, synek, chciałbyś zjeść pizzę? A skąd ty wiesz, jak pizza smakuje? He? Chyba tacie nie oddaliście wszystkich pieniędzy za złom. Ohoho!
Wiem, rozumiem, synuś. Też bym co innego chciała. Są takie dobre. O, danie firmowe, czyli danie dnia. Owsianka, jak zwykle. Tak, danie dnia. Nie proszę nie ładować. A ty co masz w ręku? Też danie dnia. Tak? Piwko. Nie tylko danie dnia, ale także danie tygodnia i miesiąca i nawet roku. Tak? Przydanie, no. Przydanie inny smak? No, zgadza się. No, a ty co? Żadnej inicjatywy, tylko to mnie potrafi gotować? A ty jaką inicjatywę masz? Swoją drogą, pan Grzesiu też jest zajebisty. Narzeka na żonę, że cały czas robi w kółko najtańszą owsiankę, zamiast dosłownie pójść do pracy i zapewnić pieniądze, żeby mogła robić inne rzeczy na obiad. Gratuluję, panie Grzesiu, super pan jest. Piwo? Staram się przynieść do domu, staram się zarobić pieniądze. I gierki na automatach? Ale jak wygram, nie dostaniesz nawet grosza. Wygrasz? Za co ty wygrasz? Dzieci posyłając na zło? Tak, dokładnie, tak. A w czym problem? Tak, bo jakbyś mi je dała, bym poszedł z nimi, wysłałbym je dalej, więcej byś bym zarobił, większe bym miał pieniądze. Ja już miałem plan, żono, wysłać ich po wózki sklepowe. Wiesz, ile taki wózek na złom jest wart? Ale Grzesiek, kiedy posłałeś dzieci na złom. Dobrze je posłałeś, to jeszcze zabrałeś im pieniądze wszystkie. Gdzie są te pieniądze, powiedz mi? Dobrze zainkasowane. Gdzie? Tam, w banku ulokowałeś je? Tak. Czy na automatach, na gierkach? Tak. A, czyli wszystkie pieniądze już na automaty przewalił. Okej. Okay. Ale ja wygram. Kiedyś wygram i zobaczysz dużo pieniędzy. Miliona może w Totka wygrasz. Nawet to jak na tych gierkach grasz. A, daj mi spokój, ciągle to samo. Weź przestań, wiesz co? Trzeba mieć taki mindset. Jakby pomijając tego pana Grzesia, bo wiadomo, że on jest po prostu uzależniony od hazardu. Ale mieć taki mindset, takie nastawienie, że nie będę oszczędzał, bo ja w końcu wygram w lotka. Albo ewentualnie na automatach w końcu wygram. To jest tak głupie. Bo już na ciebie patrzeć nie mogę. To się nie patrz, mam cię zresztą dosyć was wszystkich. Od kiedy on zaczął grać na tych automatach, zrobił się strasznie agresywny względem dzieci i mnie. No był niemożliwy. No chłop cały czas przegrywa, to się denerwuje, no dę. Nie dało z nim spokojnie usiąść, porozmawiać. Trzy dni później Dorota pragnie spełnić obietnicę daną dzieciom i dać im do jedzenia coś innego niż zwykle. W supermarkecie chcę kupić gotowe danie. W ogóle to jest tak niesamowicie przykre. Wyobrażacie sobie być na miejscu tej matki, jakby na chwilę pomijając perspektywę dzieci. Wyobraźcie sobie być właśnie taką matką jak ta pani i mieć świadomość tego, że nie możesz dzieciom dosłownie jedzenia kupić. Ja pierdzielę. I to nawet nie z twojej winy. To z winy twojego męża, który przepierdziela wszystkie pieniądze dosłownie na hazard. I na rachunki też nie macie. To jest jakiś horror po prostu. O, czekaj, tu coś jest. Jakieś puszki pognieciane są. Pogniecione. Ale to jest nieważne, Agnieszka. Data ważności jest dobra, bierzemy. Nie wiem, to jakieś danie na obiad. Pomóż mi pakować. Cieszyłam się, że mama dawała sobie radę, ale wstydziłam się chodzić z nią na zakupy, bo ona wybierała tylko te pognieciane rzeczy albo z przeceny. Mamo, a kupisz mi gumy? Oj, teraz nie kupię. Wiesz, że nie mam pieniążków. Za miesiąc weźmę ci gumy, jakie będziesz chciała. No i Pawłowi trzeba będzie coś wziąć, będzie musiał sobie coś brać. Ravioli będą jeść, ale... Cztery puszki tam są, trochę dużo tego ravioli. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, ja chciałam się spytać, ten towar jest z datą, która mnie interesuje, a najbardziej mnie interesuje, one są wniecione. Jaka jest cena takiej puszki jednej, tej dużej? 3,20. Dobrze, bardzo proszę kasować. Jezu, przepraszam panią bardzo. Ja mam tylko drobne. Będę mogła zrezygnować z tamtego oczywiście towaru. Jak najbardziej jak możemy wycofać. Nie wiem, no miałam 40 zł. Albo je zapomniałam, albo nie wiem, co się z nimi stało. W tym samym czasie Grzesiu. Cztery dychy na maszyny. Proszę się nie przejmować. Dobra, ja możemy policzę wycofać ile? Towar. Może mi starczy na te dwie, bo najbardziej mnie interesują te dwie duże obiadowe. Przy kasie, robiąc zakupy, okazało się, że 40 zł mi brakuje. W 100% je miałam, bo chowałam wieczór. Byłam pewna, że Grzegorz je musiał mi zabrać. To jest niemożliwe po prostu. Jak on mógł to zrobić, żeby zabrać ostatnie pieniądze, za które miałam kupić zakupy? Dorota wie, że Grzegorz jest w lokalu z automatami do gier. Od razu tam idzie, żeby wyjaśnić z nim sprawę pieniędzy. Córka z zakupami poszła do domu. Grzesiek, jak ty mogłeś mi zrobić? Zabrać ostatnie pieniądze z portfela! O, a tam w tle jest kafejka internetowa. To jest idealny dowód tego, jak stare są te odcinki, które teraz oglądamy. Kiedy ostatni raz widzieliście kafejkę internetową? Jaka z 15 lat temu dosłownie. Spokój, kobieta, daj mi spokój! Daj mi spokój! Wyszła w sklepie na wariatkę, nie mogłam nawet zakupów do domu ty zrobić! Ty bez tego jesteś wariatka, odejdź, daj mi spokój! Jaka wariatka? Odejdź, daj mi spokój! Wyś się wstydził, ostatnie pieniądze mi z portfela zabrać! Jakie ostatnie? Daj mi spokój, co ci po tych pieniądzach? Domu kupisz?
Co kupić znowu? Co? Grzesiu, skup się. Jedzenie. Daj mi spokój. Ostatnie pieniądze zabrałeś. Całkiem badziwie kupujesz. Owsiankę znowu, tak? A co mam innego ugotować? Na miejscu właściciela tego pubu i tej kafejki internetowej bym stwierdził, że chyba w swoim pubie jednak nie chcę mieć tych maszyn losujących, bo to się właśnie wiąże z takimi dramami cały czas. Wiesz dobrze. Skabowego. Skabowego skąd? Jakbyś mi ostatnie pieniądze zabrał. Jakie ostatnie pieniądze? Było 40 złotych! Tu są pieniądze, tu będą pieniądze! Daj mi spokój, gdzie te pieniądze są? Tu! Teraz się robię, ja zarabiam tysiące! Daj mi spokój, wziąłem parę złotych! Tysiące zarabiam, żono, tysiące! No ale gdzie są te tysiące, Grzesiu? No pokaż, pokaż Grzesiu te tysiące, pokaż no! Mogę zarobić kilka tysięcy! Dla mnie te parę złotych to jest bardzo dużo, bo dla dzieci nie mam co teraz! Ale dla mnie jest dużo! Zaraz zobaczysz, nie przeszkadzaj mi kobieto, odejdź. Nie przeszkadza, jak ty to mogłeś zrobić? Powiedz mi i przestań grać. Nie przeszkadza, ja tu zarabiam teraz kupę kasy. I co ja dzieciom dzisiaj dam na obiad? Powiedz mi. Co dasz? Owsiankę jak zwykle, tak. Ja miałam co inne na myśli. A daj mi spokój, kobieto. Zobacz. O nie, o nie. Odejdź, to moje, odejdź. Odejdź, to moje. Co ja oglądam? Odejdź, to są moje pieniądze. Odejdź. Dawaj, Grzesiek, dla dzieci. Nic dla dzieci. Proszę cię, dawaj. Nic. Nic kompletnie. Ty kolego obok, który właśnie grasz na maszynie losującej, patrz co się stanie, jak za dużo będziesz w nie grał. Lepiej w tym momencie przestań i wyjdź. Nie. Oddaj to. Dobrze, że udało mi się choć tyle uzyskać. No nie zwróciło mi się to, co on mi rano zabrał. Te 40 zł, ale dzień. Dobrze, że chociaż pan. Nie będą już dzieci dzisiaj, chociaż i jutro głodowały. Jezus Maria. Ale jak on tak mógł zabrać i robić i przegrywać te pieniądze, nie rozumiem. No nie rozumiem tego bezczelnego chama. Jego już dzieci wcale chyba nie interesują. Co za histeryczka. Płaczę, płaczę, narzeka. Przecież ja gram, żeby wygrać. Z czego oczywiście, że większość czasu przegrywam, ale gram po to, żeby wygrać. Co zarobię, inwestuję i mam więcej. Ona płacze i płacze, narzeka. Nie wiem, nie rozumiem tej kobiety. Mam dosyć. Mam jeszcze kupę kasy i tak zarobię i tak. Gram dalej. Co mnie to obchodzi? 4 dni później. Paweł obchodzi 8 urodziny. Zazwyczaj Dorota przygotowywała dzieciom urodzinowe ciasto, ale w tym roku nie wystarczyło na to pieniędzy. Grzegorz wydał resztę zasiłku na automaty do gier. Wszystkiego najlepszego, synu. Co? Ja chciałam dostać skórzaną piłkę do nogi. No i co to jest? Na następne urodziny dasz mu flamastry, tak? Nie, córciu. Nie, córciu, flamastry ty dostaniesz na następne urodziny. Na następne urodziny zobaczymy, może będzie lepiej, to kupię mu to, co będzie chciał. Chciałbym dostać skórzaną piłkę albo konsolę, ale nie mogę, bo mama nie ma pieniędzy. I to jest zły sposób rozumowania, chłopcze. Powinieneś bardziej myśleć, że nie dostałeś prezentu nie dlatego, że mama nie ma pieniędzy. Nie, nie dostałeś prezentu, bo twój tata jest chamem i skończonym debilem. A tato to gdzie jest? Pewnie znów gra w te gry. Odkąd zaczął w nie grać, to cały czas się kłócicie. Wiesz co, no. Jeszcze na pewno zapomniał o urodzinach Pawła. Nie mam pojęcia. Jak wstałam, to już go nie było. Byłam wściekła na mojego męża. Jak on mógł tak zrobić synowi? Zapomnieć o jego urodzinach? Ale wiecie co, mamy dzisiaj taki fajny dzień, jego Pawełka 8 urodziny. Weź Pawełku, pożycz. Pomyśl sobie, jakie życzenie, zmknij świeczki. Nie smućcie, synu, proszę. Paweł ma szczęście. Na urodziny dostaje jeszcze jeden prezent. Tym razem od kolegi. Chłopiec jest w siódmym niebie. Cześć, mamo. Cześć. Co dostałam masz? Od Piotrka grę. No co ty? Stara. Ale to chyba ma... drogie musiało być. Nie, on ma staro. To jest jego stara. A, słodko. I lepiej to, chłopcze, dobrze schowaj, bo twój stary jak się dobierze, to zaraz będzie w lombardzie. On ma swoją nową. Aha, no to weź sobie. Przykro mi się zrobiło, że on dostał od kolegi, przyjaciela taką grę, a ja nie mogłam mu takiego prezentu zrobić, tylko dałam mu zwykłą gumową piłkę. Naprawdę, żal mi. Dorota umówiła się z Grzegorzem, że ten będzie w domu, gdy Agnieszka wróci ze szkoły. Jednak po tym, jak matka zostawiła Pawła na podwórku, żeby się bawił, czeka ją rozczarowanie. O, dzień dobry, sąsiadko. Dzień dobry. Widziałyśmy panią z okna. A co ty tutaj robisz? No, siedziała 2 godziny na zimnych schodach, to ją wzięłam do siebie. To dziękuję ślicznie, panie. A co to? Taty nie ma w domu? No chyba tak, bo pukałam i nikt nie otworzył. I dzwoniłaś dzwonkiem tak. I pukałaś? No, ale obiad zjadła, zrobiłam dobry obiad, zjadła z nami. Jadła, jakby się 2 tygodnie jadła, takiej się już 3 trzęsły. No chyba także... pani żartuje. Dziękuję, sąsiadko. Ślicznie proszę, dziękuję. Proszę, proszę.
No miłego, do widzenia. Żal mi się zrobiło tej dziewczynki, wzięłam ją do siebie. Co zjadła, to jej. Już tego jej nikt nie odbierze. No chyba, że stary jej każe zwymiotować i oddać żygi do lombardu. I naprawdę była taka głodna, że się zdziwiłam i zaczęłam zastanawiać, czy tam się częściej to nie zdarza w tej rodzinie. Oj, pani jeszcze nic nie wie. Mamo, patrz, jakaś kartka. Zaraz wraca? To jest niemożliwe. U niego zaraz, 2 godziny albo i dłużej? No nie wiadomo, gdzie on jest. I ty 2 godziny u sąsiadki byłaś. No ale przynajmniej zjadłam dobry obiad. No to bardzo dobrze, kochanie. Super, że zjadłaś dobry obiad. Teraz będę musiała coś o Pawle pomyśleć, żeby jemu coś przygotować na kolację. Nie rozumiem tego człowieka. Jak on mógł tak zrobić? Zamknąć drzwi, żeby córka 2 godziny u sąsiadki była? Nie wiem, jakbym mogła, to bym odeszła od niego, ale no jestem na jego utrzymaniu. On trzyma finanse w domu. No właśnie zastanawiam się, jak to działa. Żadne z państwa w sumie no nie pracuje, bo już się dowiedzieliśmy o tym na początku odcinka. Dlaczego mąż akurat trzyma finanse? Dlaczego pani to nie robi? Skoro, jak już wiemy, pani jest dużo bardziej odpowiedzialną osobą od niego. A, bo on po prostu jest silny. Znaczy nawet nie silny, po prostu jest tłusty, tak? I może panią zgnieść. Okej, rozumiem. Kilka godzin później Dorota wciąż czeka, aż mąż wróci do domu. Chce, żeby wyjaśnił jej, gdzie był i dlaczego nie dotrzymał umowy. Gdzieś był? Powiedz ty mi. A jak myślisz? Gdzie mogłem być? Na gierkach znów swoich? Tak. Tak? Tak. A córka czekała 2 godziny? Na ciebie? Musiała no, u sąsiadki poczekać? No co się takiego stało? Jest dorosła. No bardzo dorosła. A co to moje dziecko, żeby to był mój problem? W sumie to jest moje dziecko. Oczywiście, ale dom był zamknięty, nie miał jak wejść. Niech się uczy życia, niech się, tak? Niech sobie radzi. Ale powiedz ty mi drugie. Syna urodziny dzisiaj były, zapomniałeś? Nie, pamiętałem. Dlatego naszego synka wziąłem na jego pierwszą grę na maszynach. No wiesz, im młodziej zacznie, tym będzie miał więcej lat na to, żeby w końcu wygrać. To takie złe jest. Tak? Pamiętałeś? Co to za badziwie? Gierka dostał od kolegi z klasy. Od kolegi? Tak, bo ty jemu nic nie kupiłeś. Nawet życzeń mu nie złożyłeś. Ja? Nie możesz mi tak powiedzieć. Ja dzisiaj widziałem. Tyle miałem, prawie kupę kasy. Tyle mi brakło. Brakło ci. Jak wygram. Pa, jak pan wygra, to sobie trochę poczekamy, co? To po pierwsze, a po drugie, pan sam 10 minut temu mówił, że jak pan wygra, to nikt z tej rodziny pieniędzy nie zobaczy. Będzie miał wszystko, ja mu to wynagrodzę. Tak? Tak. A ty co mu dajesz? Owsiankę? Tak, owsiankę mu daję i pamiętam o jego urodzinach, choć życzenia złożyłam. Ja też pamiętam. I on będzie miał wszystko, ty nic nie dostaniesz. I nie krzycz na mnie, kobieto. Przestań! Daj agresja do mnie jeszcze będzie... O, zaczęła się agresja fizyczna. No coraz lepiej, coraz lepiej. Nie mogłam wytrzymać z moim mężem, od kiedy on zaczął grać w gierki. Odkąd zaczął grać w gierki? Jezus Maria, no mówmy wprost, hazard. Odkąd został hazardzistą? Żadne argumenty do niego nie docierały. Prosiłam, mówiłam, ale to na próżno wszystko. Dorota martwi się o rodzinę. Grzegorz dalej wydaje resztę ich pieniędzy, a dzieci chodzą głodne. 2 dni później ktoś dzwoni do drzwi. Dzień dobry, sąsiadko. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyniosłam pani trochę zupy dla dzieci. Ale bardzo nie trzeba było, sąsiadko, naprawdę. Po co pani się kłopoczyła? Ale niech się pani naprawdę nie krępuje. Wiem, że pani naprawdę nie jest lekko. Bardzo jest. Proszę, wierzę, dziękuję. Dzieci. Proszę. Dziękuję, naprawdę. Później oddam garnek. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Trochę zrobiło mi się głupio, kiedy sąsiadka przyniosła zupę. Chyba się ona domyśliła, że dzieci chodzą głodne. Ale z drugiej strony się bardzo ucieszyłam, że będą miały dzieci co zjeść. Co to jest? Zupa. Jaka zupa? Zupa dla dzieci od sąsiadki. Daj zostaw! Daj tą zupę! To nie jest dla ciebie zupa! Zostaw! Oddaj ją. No to chyba jesteś niepoważny. Gdzie ty z tym idziesz? Tam, gdzie trzeba. O nie, w tym domu jemy tylko zdrową owsiankę. Żadnej niezdrowej, tłustej zupy nie jemy. Proszę otwierać. Zdaj się pani zupa. Stać mnie na to, żeby utrzymać rodzinę? Ło, Grzesiu, stać się, żeby utrzymać rodzinę? To dlaczego to nie robisz? Ja, nie, pani się nie wtrąca w moje sprawy, ani żony, ani mojej rodziny. Ale nie życzę sobie, no, żeby co pan, pani... Ale co pan? Nie życzę sobie, żeby pani wtrącała się w nasze sprawy rodzinne. Nie stać mnie na to, żeby utrzymać dzieci i żony. Ale co pan robi w ogóle? Proszę zabrać to, to nie... Ja sobie dam radę. Ja umiem sobie poradzić. Dziękuję pani. I proszę się więcej nie wtrącać. Nie życzę sobie, żeby pani podchodziła do moich dzieci i do mojej żony. Dziękuję. Oni to muszą być lubiani w tym bloku, no nie? Dlaczego tak on na nią krzyczy? Przecież ona chciała nam dobrze, tylko pomóc. No i sorry, dzieciaki, dzisiaj dostaniecie na obiad owsiankę. Tak jak wczoraj. I przez ostatnie 5 lat codziennie.
Coś ty, Grzesiek, zrobił najlepszy. To, co widziałaś, to, co było. Po coś to oddał? Po to, że trzeba była. Przyniosła dla dzieci zupę. A ty nic nie robisz, to ty idź i ugotuj dzieciom zupę. A nie będziesz chodziła się brał. Do kuchni nie mam i gotować. I, nie mam i więcej tego, żeby nie było w domu. No jesteś niepoważny. Szkoda mówić, normalnie szkoda słów, nerwów wisi. Ja umówię, nie potrzebuję. Ło, ale jaki gigantyczny krzyż na szyi. Od razu widać prawdziwy katolik i dobry chrześcijanin. Nie potrzebuję żadnej pomocy od tej wrednej baby. Wszystko na ten temat. Po tym, co zrobił Grzegorz, Dorota postanowiła poszukać pomocy. Wbrew woli męża idzie następnego dnia do siedziby organizacji, która pomaga potrzebującym. Musiałam tam pójść. Nie miałam innego wyjścia. Nie miałam o kogo poprosić o pomoc. Moi rodzice nie żyją. Grzegorz ze swoimi jest skłócony. Jak się nie pracuje, to też się nie ma znajomych. I nie ma do kogo się zwrócić z pomocą. Zostało mi parę groszy w portfelu. Nie wiem, czy mam chleb kupić. Nie mam co dzieciom ugotować na nas, obiad. Nas nie trzeba płacić. Tylko mi pani pokaże zaświadczenie. Tak, już panu daję. Kurczę, trzeba mieć zaświadczenie. A już liczyłem na to, że ja tam pójdę i będę miał darmowe żarcie. Bo musimy mieć pewność, że pomoc nasza trafia do osób, którym ona rzeczywiście potrzebna. O właśnie, wszystko jest w porządku. To czym mogę pani służyć? No po prostu coś dla dzieci na obiad. Ile ma pani osób do wyżywienia? Dwójkę dzieci, męża. Ale ten mąż to taki duży jest raczej, więc proszę polecić 5 osób zamiast jednego. I pani jeszcze, tak? To w sumie 4 osoby? Tak, zgadza się. To dam pani ryż. Makaron. Miód. Jeju, to już ci przez parę dni nie będę miał owsianki i tostów. Czemu pani wcześniej do nas nie przyszła po pomoc? No wie pan co, no nie, ja się wstydziłam, mąż nie kazał chodzić poza żadną potrzebą. Ta organizacja to była moja ostatnią deską ratunku. Z początku mi było bardzo głupio. I niby powinno być już wszystko w porządku, dzieci mają jedzenie i tak dalej, ale przypomnę, to jest 18 minuta odcinka dopiero. Jeszcze się dużo odwali. Ale okazało się, że ten pan jest bardzo miły. Szkoda, że nie poszłam tam wcześniej i czekałam, zwlekałam na to. Nie mam za co dzieciom nawet ugotować obiadu. Owsianka i tosty te dzieci dostają na stop. Będzie lepiej. Może coś dla dzieci specjalnie mógłbym dać. Żeby co one lubią? To co dzieci mogą lubić? Słodycze tylko. To ja dam lizaki, czekoladę dla dzieci na osłodę życia, Jezu, tak? Dobrze? Dziękuję panu, jak jestem wdzięczna, że pan tyle rzeczy dał. Starczy do końca tygodnia? Strasznie to jest smutne. Dzisiaj nam się trafił naprawdę ekstremalnie ciężki odcinek. No powinno na pewno, proszę, jak przyjść, tak rozdzielę tygodnia, się, na pewno starczy na tydzień, albo i dłużej starczy dzieciom. Naprawdę dziękuję panu. Na zdrowie, niech wam wyjdzie. Nie, to dla dzieci wszystko naprawdę przeznaczone będzie. Dziękuję ślicznie, do widzenia. Do widzenia. Dla dzieci będzie wszystko przeznaczone? No, zobaczymy, jak Grzegorz zgłodnieje. Mój mąż jakby się dowiedział, że tutaj przyszłam, to chyba by wpadł w szał, ale ja już nie mogłam. Musiałam to przyjść ze względu na dzieci, dlatego że dzieci non-stop dostawały tą owsiankę i tosty. A tutaj przyszłam, tą pomoc dostałam i mam dla nich dać makaron, ryż, kaszę. Naprawdę jestem wdzięczna tej pomocy, że tyle rzeczy mi dali dla tych moich kochanych dzieci. Takie sytuacje to teraz nie rzadkość. To, że dzieci pani Jaworskiej jadły cały czas owsiankę i tosty, to nie jest jedyny taki przypadek. Natomiast w tej rodzinie najbardziej zastanawiająca jest bierna postawa ojca. Dorota jest szczęśliwa, że dostała tyle jedzenia. Jednak na matkę i jej 8-letniego syna czeka w domu niezbyt miła niespodzianka. Mamo, cześć, synuś, kochanie. Dobre jedzenie. No właśnie widzę. No co? Co ty jesz? No nie widać. Fast foody jakieś? A czemu jemu nie dasz? Hamburger z kolą, frytkami i ketchupem. A co syn je? No to jest niezdrowa żywność. A, to jest niezdrowa żywność, więc syn nic nie je. Okej. Okay. Jest to dobrze. Dobrze. Proszę cię, synu, weź czekoladę i wyjdź do pokoju. A później coś ugotuję, jak skończę z tatą rozmowę. Co ty wyprawiasz, Grzesiu? Powiedz ty mi. No co wyprawiam? Nie. No właśnie widzę. No co? Żyjesz. Panie? A skąd masz na to pieniądze? Zarobiłem. Znów na tych swoich automatach zarobiłeś? A choćby nawet. To co, coś złego? Nie, bardzo dobre jest. Sam jesz, a dziecku nie dasz? Obżerasz się? Niezdrowe. Zobacz, jak ty wyglądasz. Proszę pani, on dba o zdrowie pani dzieci, tak? Nie dając im fast foodów. Proszę to docenić. Normalnie. A dziecko niemiłosiernie patrzy. To nie mogłeś mu nawet tych samych ziemniaków frytek dać? Kobieto, przestań, znowu się czepiasz. Jak on mógł tak zrobić? To ja poszłam żebrać o jedzenie.
A on obżerał się tym jedzeniem, fast foodami, frytkami, hamburgerem. To Pawełek tak niemiłosiernie patrzył, a on nie podzielił się z nim nawet jedną frytką. No właśnie, panie Grzesiu, słyszał pan ją. Ja też jestem głodny, proszę ze mną frytkami podzielić, no. Lapsak! Znajdź jakąś porządną pracę, a nie gierki. To jest dobra praca. Tylko automaty i gierki, nic więcej. Bo na tym można wyczerpać duże pieniądze. Czyli według Grzegorza automaty to jest praca, tak? Panie Grzesiu, ale pan wie, że w normalnej pracy się raczej zarabia, a nie dokłada się pieniądze do niej, no nie? Jakie duże? Ty więcej przegrywasz niż wygrywasz. Tyle brakuje, tak? I zobaczysz. Tak? A mówisz, że ja nie myślę o nas, o naszej rodzinie? Ja myślę! Ja też! Poszłam, o! Żeby wyżebrać. Zobacz, ja też myślę. Co ty myślisz, że nie? No co ty masz? No ja. Na co ty masz skutki, ty przyniesiesz? No jak na co? Złoty interes, kobieto. Jaki złoty interes? Damy to dzieciom. No i co będą pójdą robić? Do restauracji, porozkładają po stolikach. Będą najlepiej jakby udawali, że są głuchoniemi. O kur... Ty wiesz, jaką kasę można z tego wyczerpać? Głuchoniemych mają udawać? No ty chyba jesteś, Rzeszek, niepoważny. Bo w ten sposób można duże pieniądze zarobić. Ludzie tak? będą płacić. Lepiej wtedy. Ty je zarób na uczciwej pracy, właśnie a to nie jest dzieci to. Właśnie to jest to. Grzesiu, Grzesiu, kobieto. Oni mają szkołę i naukę. Czy ty dobrze, to rozumiesz? Ze szkoły też wraca, po szkole też może się... Nie, to ma się uczyć, mają Cześć. Się. Proszę, słucham Mama cię. Nie ma mojej gry. Grzesiek, jak sprzedałeś tą grę, to ja ci tam dojadę. No co ty? Szukałeś wszędzie, Pawełku? Tak. Wiesz co, ja skończę z tatą rozmawiać, później razem poszukamy. Proszę, wyjdź jeszcze na chwilę. Nie macie co szukać. Ale jak co mam, nie mamy szukać? Dziecko, no nie ma po co. Dziecko nie może gierki swojej znaleźć. No bo sprzedałem. No ty chyba jesteś niepoważny, Grzesiek. No jak niepoważny? Potrzebowałem pieniędzy. Po co mu ta gierka? Skomentowaliśmy na tym kanale ponad 600 odcinków różnorodnych paradokumentów. Grzesiu jest najgorszą osobą, jaką widziałem. A co tutaj... ci te pieniądze były? Na interes. Dobry interes. A nie, to jak na dobry interes, to nie ma problemu. To proszę kontynuować. Dziecko, gdzie można zarobić duże pieniądze? Którą dostał? Jak zarobię, kupię mu 4 takie. Nie, ty masz zarobić na uczciwej pracy. Cały czas ci mówię. Tak, 4 mu pan kupi, a po co 4? Co, na 4 na raz będzie grał? Jak wygram, będzie na wszystko. Tak? Tak. A zresztą, daj mi już spokój, kobieto, nie Dam ma mocy z tobą rozmawiać. Idę gotować dla dzieci obiad. Najlepiej, cześć. Staram się jak mogę, ale już nic, brak mi sił. Co on wyprawia? Ja chodzę, żebra. Rozwód jest naprawdę ciężkim procesem. No umówmy się, gdy się lata z kimś żyje, to się jednak kocha tą osobę, niezależnie od tego jaka jest. No plus trzeba pamiętać także, że dla dzieci to jest bardzo ciężkie, tak? No bo jednak rodzice się rozchodzą i tak dalej. Jednakże, w tym przypadku rozwód jest w pełni uzasadniony. Proszę pani, proszę tam się zastanowić nad tym rozwodem, co? Już nie wiem, co mam z tym zrobić, Boże kochany. Ja bym chciała wszystko dla tych dzieci, ale nie mam, no nie mam z czego. Cię kochani. Czepia się o każdy szczegół, nie wiem dlaczego. Chcę też dobrze dla rodziny, dzieci mogłyby pomóc, choćby nawet by sprzedawać te maskotki. Ale co bym nie wymyślił, co mi nie powiedział, jest zawsze źle. Ale co ja na to mogę poradzić, takie są już... A, o czym tu gadać? Lepiej sobie telewizorek włączę i piwko odpalę. 2 dni później. Dorota wraca z rozmowy o pracę w bibliotece. Gdy zbliża się do bloku na podwórku, zauważa Agnieszkę i Pawła. Agnieszka, Paweł, a co wy tutaj robicie? Przecież miał się z wami tato zająć. Tata nas wyrzucił z domu. Jak wyrzucił? Mamkę, tata nas z domu wyrzucił. Okazało się, że dom w Lombardzie też sprzedał. No bo powiedział, że chce mieć trochę spokoju. No przecież on ma non-stop ten spokój. Ale powiedział, że Pawełek zbyt głośno oddycha, a ja, że zbyt głośno myślę. I kazał nam się wynosić. No i jeszcze w dodatku, by jak spał z papierosem, to koc przypalił. Zasnął pijany? Jest okropny. Ja już mam go dość. No nie rozumiem. A nie mogliście pójść do pani Renaty, do sąsiadki? No byliśmy. Chcieliśmy, ale tata zagroził, że nas zabije, jeżeli tam pójdziemy. Ale powiedziała, że żebyśmy poszli, Pawełko, czemu ty się tak czasu? Tulisz? Wiem. To było straszne, kiedy zapukaliśmy do naszej sąsiadki. Kiedy nas zobaczyła, zatrzasnęła nam drzwi przed nosem, aż się wystraszyliśmy. To pewnie wina taty. Takie zakładanie z góry, że coś jest winą taty, to jest naprawdę słabe zachowanie, dziewczyno. Natomiast w przypadku twojej rodziny jest to w pełni uzasadnione. Chodźcie, chodźcie, idziemy do domu, napijemy się gorącej herbaty. Zobaczymy, co on tam nawyprawiał. I ile żeście byli na tym dworze? 17 godzin! Patrz, Pawełek ma nawet stopę odmrożoną. 2 godziny. No ja dziękuję, on się miał z wami zająć. Ile? Prosiłam go.
Ja już nie wiem, co on zrobił. Jak on mógł dzieci z domu wyrzucić? Jestem wściekła na niego. Idę do domu, zaraz sobie z nim porozmawiam. I co pani zrobi? Wyrzuci go z domu? No żeby to zrobić, to pani będzie musiała go jakoś przeturlać z kanapy aż do drzwi. Dorota nie może przeżyć, że jej mąż wypędził z domu dzieci. Chce powiedzieć Grzegorzowi, co o tym myśli. Zastaje go śpiącego i pijanego. Grzesiek, wstawaj! Jak ja sobie obok łóżka zawsze trzymam butelkę wody, bo mi się czasami chce pić w środku nocy, to pan Grzesiu zamiast wody trzyma butelkę wódki. Grzesiu, wstawaj! Co znowu, co się kobieto? Stało? Czemu ty śpisz? Miałeś się dziećmi zająć? Na co się nie zajmuję? Zajmujesz się? Wyrzuciłeś je na podwórko? Co? No przecież są dorośli, bawią bardzo się. Dorosły. Dorośli? Oni nawet 12 lat nie mają! Ja cię prosiłam, poszłam w sprawie pracy. A ty miałeś się dziećmi zająć. A i nie mówiłem ci, żono, ale znalazłem dla Pawełka pracę. On jest bardzo małym chłopcem, no nie? I kominiarze potrzebują takich małych chłopców, żeby ich do komina wsadzać, żeby od środka komin czyścić. Więc Pawełek teraz będzie czyścił kominy. Daj mi spokój, no przecież się zajmuję. Jest? Zostaw, to jest moje. I co jeszcze? Co żeś zrobił? Wygrałem, kupiłem sobie w ramach nagrody. Co już podpalił jakiś kot? Pokaż ten kot. Jaki kot? Nic nie podpaliłem. Pokaż ten kot! No ty chyba jesteś niepoważny, taka dziura! Okazuje się, że jest więcej dziur niż koca. Taka dziura, dziurka, prawie nic nie widać. Daj mi, babo, wreszcie! Jaki daj spokój, wynoś się, wynoś. Czemu w tej chacie jest zimno? No bo wyłączyli ogrzewanie. Co zrobili? Ogrzewanie wyłączyli. A dlaczego wyłączyli ogrzewanie? No właśnie, panie Grzesiu, dlaczego? No ty chyba żartujesz, a co jeszcze zrobisz? A jeszcze prąd też wyłączyli. No nie, ja już nie mogę. I lepiej do łazienki też nie zaglądaj, bo wody też nie ma. Grzesiek, ja cię proszę, na wódkę masz, a dzieciom co kupiłeś? Wszystko, co trzeba, to ty mają zapewnione. Daj ty mi wreszcie, wszystko babo, mają? Wynoś się, spieprzaj mi, odejdź ode mnie. A idź w diabły, zostań tutaj, już mam dosyć ciebie! I ja ciebie też. Kiedy zobaczyłam, jaki mój mąż jest nieodpowiedzialny, jak można było zasnąć z papierosem? Przecież cała chata by spłonęła. Jeszcze w tym domu tak zimno było. Okazało się, że on żadnych rachunków nie opłacił. Proszę pani, ma pani rację, chata by spłonęła i to by był wielki problem. Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy. Grzesiu w tej chacie był pijany i spał. Więc nie tylko chata by spłonęła. Do tego w ten dzień wyrzucił dzieci na dwór. Dzieci się wymarzły. No jak można było tak zrobić? Ciągłe pretensje, ciągłe wrzaski, mam tego dość. Nie wiem, co zrobię, mam dosyć tej rodziny, tego wszystkiego. Niech mnie pocałują gdzieś. Dobranoc! Jeszcze tego samego dnia Dorota stara się zorganizować ciepłe ubrania dla dzieci. Próbuje wyciągnąć coś z kontenera z odzieżą używaną. Jezus Maria, to nie można oglądać bez łez w oczach dosłownie. Ale fajne. Wypiorę i będzie miała Agnieszka. No super! Ja pierdolę. Zobaczymy, jak to wypraniu będzie wyglądało. Nie no, fajnie, spoko, wypierze pani. Ale w sumie w czym, jak wody nie ma? A to co to? No, może być chustka, paszka. A to drugie? O, też super. Kurczę, co tu jeszcze jest? Tak mi było wstyd, kiedy musiałam pójść i grzebać w tym kontenerze. Ale zależało mi na ciepłych rzeczach, żeby dzieci nie dostały zapalenia płuc. Dorota nie miała szczęścia. W domu okazało się, że ubrania z kontenera były o wiele za duże. Dlatego następnego dnia wybrała się z córką Agnieszką do sklepu z tanią odzieżą używaną. Te rzeczy z kontenera okazały się za duże. Przyszłam z myślą, że mam nadzieję, że może coś dostanę dla nich tutaj ciepłego. Nie mam pieniędzy, żeby im kupić. Nie mam pieniążków, wyłączyli mi ogrzewanie. I potrzebowałabym dla córki i dla syna 8-letniego coś ciepłego do ubrania. Coś. Jakiś sweter, bluza, co by pani mogła? Tylko z tym mówię, no nie mam pieniążków. Nie szkodzi, proszę panią, tu bez pieniążków, zaraz coś się postaramy pomóc pani. I dla córeczki, tak? Pani tak, chciała coś, dla tak? Córki. Proszę, pani, o, widzi pani taki ładny pod ręką mi się sweterek. Proszę, podoba ci się? Tak, tak, ślicznie. Na początku wstyd mi było tam iść, ale w domu zamarzałam, a te ciuchy, co przyniosła mama, były za duże i śmierdziały. Spokojnie, dziewczyno, gdy nagrywaliście ten odcinek, rzeczywiście jeszcze był taki mindset, nastawienie ludzi, że o, używana odzież, fujka, ohyda i tak dalej. Ale w dzisiejszych czasach chodzenie do lumpeksów i kupowanie używanej odzieży jest uważane za coś fajnego i modnego bardzo, więc... Trzeba widzieć jakieś pozytywne strony, no nie? A syn ile ma latek? Lat 8, a mierzy 1,30 m prawie ma. No to zaraz coś poszukamy, znajdziemy. To ma być coś cieplejszego, czy takiego bardziej... Dowolałabym albo sweterek ciepły, albo tak? Jakiś polar, bluzy. O, widzi pani, nawet mi
rękę tutaj, coś takiego. Będzie pasowało? Tak, nie tak. Będzie za duże? Jak będzie troszkę większe, to nie szkodzi. Tak. No, no to... bo rękawy są na gumkę. Tak, oczywiście. To cieszę się. Można pakować? Czy spakować? Tak, bardzo proszę. A pani by tak nic nie potrzebowała dla pani coś? Nie, dla mnie naprawdę nie trzeba. Mi chodzi tylko o dzieci. O dzieci, tak? To najbardziej można... o dzieci mi chodzi. Dobrze, to spakujemy. I weźmie pani sobie, dobrze? Dosłownie prawdopodobnie ta matka chodzi w tych samych ubraniach od 10 lat. No ale jednak stawia dobro swoich dzieci na pierwszym miejscu i woli im kupić ubranie zamiast sobie. I to jest naprawdę dobra matka i dobry rodzic. W przeciwieństwie oczywiście i w kontraście do pana Grzesia. Dobrze, że przyszłam z Agnieszką tutaj. Dostałyśmy ciepłe rzeczy. A jutro rozpoczynam pierwszy dzień pracy w bibliotece. No na razie jest to umowa zlecenie, ale mam nadzieję, że dostanę umowę na pół etatu. Będę starała się ze wszystkich sił, rękami, nogami, żeby zostać i mieć tą pracę na stałe. Ale w sumie what's the point? I tak wszystkie pieniądze z tej pracy Grzesiu sobie weźmie i wyda na maszyny, więc... Czy jest w ogóle sens cokolwiek dosłownie robić w życiu? Przynajmniej do momentu, aż się Grzesia nie pozbędziemy. Jak się już go pozbędziemy, to jak najbardziej, proszę bardzo. Ale Grzesiu jest zdecydowanie tym pierwszym problemem, który musimy rozwiązać. Następnego ranka Dorota poszła do biblioteki, gdzie ma zacząć pracę. Dziećmi po powrocie ze szkoły ma zająć się jej mąż. Jak dotąd, wszystko mi się tutaj podoba. Jest miło, sympatycznie, ludzie są dla mnie mili. Tylko się modlić, żebym tę pracę dostała na stałe, a nie na umowę zlecenie. Ale przede wszystkim... Przykro mi jest, że ja tutaj w ciepłym siedzę, a moje dzieci marzną w domu i ogrzewają się przy świeczce. Proszę. Dobra, to proszę jeszcze te poukładać. Dobrze. Gdyby były jakieś pytania, to proszę podejść. Tak, to podejdę, jak coś, nie będę pewna. Dziękuję. Dziękuję, nie? I pani Jaworska, proszę nie zapominać położyć Biblii w dziale Science Fiction. Uważam, że pani Jaworska jest dobrym pracownikiem na tym stanowisku. W ciągu godziny wypracowała sobie swój system układania książek. Inni, którzy przychodzą, rezygnują po kilku godzinach, szukają jakichś wymówek, wychodzą na zewnątrz i już nie wracają. Bardzo nas to denerwuje. O, przepraszam, muszę odebrać ten telefon. Słucham, Biblioteka w Strzelcach Opolskich. Z panią Jaworską, proszę bardzo. Pani Doroto, telefon do pani. Tak, słucham. Telefon do pani. Dziękuję. Tak, słucham. To ty, Agnieszka? A co się stało? No dobrze, dobrze. Zaraz tutaj z panią się pożegnam i już lecę do domu. Przepraszam, proszę panią. Dzwoniła córka, coś nagle się stało. No przykro mi, pierwszy dzień pracy, ale wie pani co? Ja później do pani się postaram odzwonić. Przepraszam, do no widzenia. Właśnie, pierwszy dzień. No... Przepraszam, ja rozumiem. Ja odzwonię i wyjaśnimy to. Proszę iść. Pani nawet nie wie, jakiego pani Jaworska ma męża. Proszę jej odpuścić. Ja wiem, że to jest pierwszy dzień pracy, ale gdyby pani wiedziała, to by pani zrozumiała. Tak mi było głupio, kiedy po 5 godzinach pracy musiałam wyjść. No ale nie miałam innego wyjścia. Zadzwoniłam później, okazało się, że ta praca już jest nieaktualna. Została przyjęta inna osoba. Przykro mi. Ech, ała, ała. Ale przekonajmy się, co to była za nagła sytuacja. Po telefonie od córki Dorota natychmiast pojechała do domu. Tak jak przypuszczała, w domu nie czeka na nią nic dobrego. Poszła więc do pubu, gdzie jej mąż przebywa całymi dniami. No, jak mogłeś mi zrobić? Przecież wiedziałeś, że poszłam pierwszy dzień do pracy. No a dzieci ze szkoły przyszły i co? Nie miały jak wejść do domu. Zmarzły. Ale kobiety są dorosłe jakie dzieci. Jakie dorosłe? Przecież... Mają po 12 lat. Zamknij ryj, jak Grzesiu, są dorosłe. Co się stało? Ja tu zarabiam ciężkie pieniądze. Nie. Tak, zobacz, ja tu zarabiam grubą kasę. A co ty robisz? To jak poszłaś z tego, idź do dzieci, przypilnuj. Ja nie. Zatawiam, ja tu muszę... Prawdopodobnie bym przegrał. Znaczy, na pewno bym przegrał, no bo come on, spójrzcie na mnie. Ale takiej osobie jak Grzesiu, to bym dał w mordę. Miałeś się nimi zająć, jak miały wrócić ze szkoły. Ja cię prosiłam. Cały czas to robię, a jak chwilę posiedzą same, nic im się nie stanie. Tak, nic się nie stanie? To już cię dzieci nie interesują? Nie. Daj mi już pracować, odejdź kobietom, nie ty miałeś normalną, zwykłą pracę znać, i a mam. Nie te gierki. Przestań mnie zdenerwować, daj mi żyć, kobieto pracuje. Nie widzisz, on pracuje teraz, zajęty jest bardzo w tej pracy. Daj mi spokój, idź kobieto, pilnuj dzieci, idź. Daj mi spokój, to jest idź. Po prostu niemożliwe, idź. Wiesz co? Daj mi straciłam szansę dzisiaj daj z tą mi spokojnie pracą. Popracować. To zajmij się dziećmi, a mi daj pracować. Ciągłe pretensje i awantury o to, że gram. Ja będę grał, bo lubię. Ale powiedziałem, że jeszcze wygram duże pieniądze.
nie dostaną ode mnie ani grosza. A ja po prostu wyniosę się z tego domu, bo mam już tego wszystkiego dosyć. Panie Grzesiu, pan się nie musi martwić, bo jak już pan wygra, to tej rodziny już dawno z panem nie będzie. Nie, nie, to jest po prostu niemożliwe. Ja cię błagam, proszę. Ej, a widzicie, tego chłopaka na automacie obok już nie ma. Zobaczył ewidentnie, jak działa hazard na ludzi i stwierdził, że już tego nie będzie robił. Swoją drogą, to też jest lekcja dla was. Nie próbujcie hazardu, bo naprawdę nie warto. Coś ty narobił. Znowuż tu przyszła, nie przeszkadzaj mi. Ale ja proszę, spokojnie, chcę porozmawiać. Nie mamy już o czym rozmawiać. Cały jak czas... nie mamy? Oczy mamy się. Dzieci do mnie. Jakie dzieci? Twoje dzieci. I twoje, już nie. Te dzieci naprawdę nie interesują. Nie, ani ty, ani ty chyba jesteś niemożliwy. Daj mi spokój, mówię, wyjdź mi ty stąd. Jesteś chyba niemożliwy. Wyjdź już stąd, daj mi spokój, nie interesujesz mnie, ty, ani twoje dzieci. Myślę chyba od niego już odejść, jak on mi wprost powiedział o dzieciach, że dzieci go nie interesują. Przecież przedtem byliśmy dobrą, kochającą się rodziną. On był za dziećmi, a teraz tylko te gierki i gierki, nic więcej. Nie wiem, nie mam pojęcia, co. Chyba odejdę od niego. O, i to jest pomysł. Dwa dni później Dorota postanawia poprosić o pomoc w organizacji humanitarnej. 38-latka specjalnie wybrała się tam z samego rana, żeby nie było ludzi. Wciąż jest jej wstyd, że musi prosić o pomoc. Zwierza się pracownikowi. Mówi mu, że chce odejść od męża. Ja pani dam ten adres. Adwokat się nazywa Karol Muszyński. Ale ja mówię, no ja nie mam z czego to zapłacić. Jemu nie trzeba nic zapłacić. On pani pomoże, on pani doradzi. Powie, jakie najlepsze wyjście z takiej sytuacji można znaleźć. Że on znajdzie go pani przywiązowej. Dobrze. Proszę to, proszę powiedzieć, że ja pani dałem ten numer, ten adres. Dobrze, dobrze. Tak jest, że jak człowieka przyciśnie bieda, to najłatwiej pomocy szukać u obcych. Ja współczuję tej kobiecie, jest silna, a jej mąż utrudnia jej i tak ciężkie życie. Proszę pana, gdyby pan tylko znał całą prawdę. Musi pani tę sytuację rozwiązać, bo to nie można tak żyć. No. Niech pani tam się przejdzie, dobra, dziękuję ślicznie panu, dziękuję ślicznie. Po tej rozmowie z panem Stefanem byłam bardzo zadowolona, że już nie zostałam sama, że ktoś mi pomoże i do tego nie będę musiała za to płacić. Następnego dnia Dorota poszła do prawnika, którego adres dał jej pracownik organizacji humanitarnej. Chce się dowiedzieć, jak może chronić siebie i swoje dzieci przed egoistycznymi zachowaniami męża. O, ja wiem, widłami. Ta rozmowa z panem prawnikiem była dla mnie bardzo trudna, ale nie miałam innego wyjścia. Musiałam mu opowiedzieć, jaka jest sytuacja w rodzinie, żeby on mógł mi w czymś pomóc, w tym wszystkim i rozwiązać jakoś to. No więc jeżeli tak, to ja pani pomogę, abyśmy sąd, aby sąd przyznał pani opiekę nad dziećmi i w późniejszym okresie będziemy się zastanawiali nad sprawą rozwodu, jak już pani podejmie tą decyzję. Z jakiegoś powodu mam wrażenie, że Grzesiu by o te dzieci nawet nie walczył w sądzie. A nawet jakby jakimś cudem walczył o te dzieci, bo na przykład będzie jakiś zasiłek na dzieci dodatkowy, a on chce pieniądze, wiadomo, na swoje automaty, to tak czy siak pani przecież wygra. Chłop dosłownie kazał dzieciom siedzieć na dworze, bo on śpi pijany w domu. Ale pierwszą rzeczą to jest środki finansowe, żeby pani miała zabezpieczone. Drugą sprawą jest postępowanie pozbawiające możliwości opieki pani męża nad dziećmi, tak aby sąd przyznał pani, wyłącznie pani prawo do opieki nad dziećmi. Gdy w grę wchodzą dzieci, trzeba natychmiast działać, aby uchronić je przed negatywnym wpływem takiej sytuacji. Pani Jaworska powinna jak najszybciej wyprowadzić się razem z dziećmi ze wspólnego mieszkania. Dzięki, proszę pana, świetna rada. Gdzie ma się wyprowadzić? I uzyskać wyłączne prawo do opieki nad dziećmi. Miesiąc później Dorota poszła za radą prawnika i wyprowadziła się z dziećmi od męża. Po tym, jak sąd rodzinny przesłucha dzieci, matka będzie walczyć o wyłączne prawo do opieki nad Agnieszką i Pawłem. Pani Doroto, proszę się nie martwić, na pewno wszystko będzie dobrze. Dzieci zostaną przy pani. Tak pan i wygra. Mówi, naprawdę? Tak, jestem przekonany o tym. Cieszę się, że poznałam tego adwokata. On skontaktował mnie z organizacją, które pomagają matkom, takim jak ja jestem w sytuacji, sama wychowuję dzieci. Dostałam od nich lokum, dostałam zasiłek, który wpływa na moje konto i sama dysponuję tymi pieniędzmi. No i zajebiście, pani Doroto. Co prawda szkoda trochę, że tak długo pani zajęło dojście do tej decyzji, że pani zostawia męża, ale lepiej późno niż wcale, więc naprawdę świetnie. A tu plot twist na koniec odcinka. Grzesiu rzeczywiście wygrał i jest teraz milionerem. Dla dzieci gotuję
kupuję rzeczy, które potrzebne są najważniejsze. No jestem bardzo zadowolona z tego wszystkiego. Na pewno będzie wszystko dobrze. Zresztą... Jestem zdenerwowana, one są tak długo przesłuchiwane. Proszę się nie denerwować, za chwilę będziemy wchodzili. Zresztą pani męża jeszcze nie ma. No nie dziwiłabym się, jakby na czas przyszedł. On pilnuje swoich gierek, automatów, niż tutaj rozprawy sądowe. Moje dzieci są teraz przesłuchiwane przed rozprawą. Wiem, że chcą ze mną zostać. Dobrze, że w tamtych czasach już smartfonów nie było i Grzesiu nie odkrył, że można na smartfonie także uprawiać hazard. Martwię się, o co one są pytane. Jak to się wszystko zakończy? O wilku, mało. O co ci chodzi? Ty już wiesz, o co chodzi. O, jak ładnie się do sądu ubrał. To po pierwsze. A po drugie, koleś, ty chcesz naprawdę popełniać przemoc w sali sądowej? Ty jesteś pewien tego, Grzesiu? Znowu jakieś typi, tak? Wiesz, pani, proszę, pani Doroto, proszę się uspokoić. Oprawa dla dzieci, ty je nie będziesz wychowywał. Tak, ja je dobrze wychowuję, ty źle wychowujesz. Są teraz przesłuchiwane na sali, ty chyba jesteś nieobarczny. Dzięki tobie, ty jesteś matką, dzieci po sądach uciągasz. Jezu, że ta pani Dorota się tylko tak boi, że ona się chowa za adwokatem. To jest tak przerażające. Ty jesteś matką. Pani Doroto, proszę się nie dać sprowokować. Wiesz dobrze, nie umiałeś ich wychować. Pieniądze mi przeholałeś. Nie ma się co. Ja mam, ty nie masz nic. Ja mam. A zresztą mam cię dość. Mam cię dość razem z twoimi dzieciakami. Weź sobie ich. I weź te sobie. Jak wygram, to przynajmniej nie będę musiał się... Pani Doroto, proszę się nie dać sprowokować, pani Doroto. Tylko dzieci walczę. Proszę się nie dać sprowokować, o to temu panu chodziło. Miód dla moich uszu. No jesteście moje kochane dzieci, jak było, powiedzcie mi. Dobrze. Powiedziałam, że tato jest okropny i że chce mieszkać tylko z tobą. Jest bardzo dobrze. Jezu. Och, dzięki Bogu, bo jakbyście zostały z ojcem, to ile byście przeżyły? 2 tygodnie, zanim byście umarły z głodu? Nie było żadnych problemów, nic. Nie. Dobrze. Co, zaraz mamy tą rozprawę? Tak, zaraz. Ale wchodzimy. Jest problem, panie adwokacie, ja nie mam z kim ich zostawić. To nie jest żaden problem. Tutaj w sądzie jest moja sekretarka, załatwia kilka spraw, zaraz ją powiadomię i... Za parę minut przyjdzie i zaopiekuje się pani dziećmi. Będzie mogła? Tak, jak najbardziej. Zresztą to już z nią na ten temat wcześniej mówiłam. Dobrze, dobrze, to naprawdę panu dziękuję. To zostaniecie z panią sekretarką, jak zejdzie. Tak. Dobra. No, wchodzimy. Sąd zakończył sprawę. Dorota wygląda na szczęśliwą. Rozprawa potoczyła się zapewne po jej myśli. Moje dzieci kochane, mam dobrą wiadomość. Dzieciaki, mam dobrą wiadomość. Idziecie do ojca, a ja rozpoczynam drugą młodość i kryzys wieku średniego. Prawie żeśmy wygrali. Jesteście ze mną? Naprawdę, mamo? Tak, z tobą będziemy mieszkać? Mamy wygraną sprawę, jesteście ze mną. Tato jest pozbawiony praw rodzicielskich. I tak chcieliśmy zostać z mamą. Nasze nowe mieszkanie jest małe, ale ciepłe. Dosłownie, jest cieplejsze niż wasze poprzednie mieszkanie, bo wasze poprzednie mieszkanie nie było ogrzane, bo tata nie zapłacił rachunków. Jest w nim dużo dzieci, z którymi lubię spędzać czas. I nie musimy jeść tej okropnej owsianki. Panie adwokacie, chciałam naprawdę panu serdecznie podziękować za to wszystko. Było mi bardzo miło, byłem przekonany, że wygramy tę sprawę. Wierzył pan. Dziękuję pani, bardzo mi naprawdę miło, dziękuję. Ale jak mam być szczery, to jest cud, że wygraliśmy tę sprawę. Ja jestem naprawdę złym adwokatem. Tak, jak najbardziej. I naprawdę dobrze, że dostałam od pana Stefana do pana ten adres, że się tu zgłosiłam. Naprawdę dziękuję stokrotnie, dziękuję. Pani Doroto, życzę powodzenia, wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie. I powodzenia w wychowywaniu dzieci. Dziękuję ślicznie. Mąż pani Doroty nie pojawił się nawet na sali rozpraw. I tym samym udowodnił, że nie interesuje go los jego dzieci. Mąż pani Doroty generalnie jest rozchwytywanym aktorem i się nie pojawił na sali rozpraw, bo grał w jakimś innym paradokumencie prawdopodobnie. Tak, zgadza się, rozpoznałem go i jestem pewien, że wy też go rozpoznaliście. To jest bardzo znany w sumie aktor, który bardzo często występuje w paradokumentach. Tak często, że ja się zaczynam dziwić, jak jest jakiś odcinek bez niego. Interesy jego reprezentował prawnik, a sąd uznał jego zachowanie za niebezpieczne i przyznał wyłączne prawo do opieki nad dziećmi mojej klientce. Trzeba by było to jakoś uczcić. Trzeba było to jakoś uczcić. To co? Tosty czy owsianka? Co macie pomysł, jakbyśmy poszli na lody? Naprawdę? Pójdziemy? Tak, tu niedaleko jest lodziarnia. Pójdziemy sobie na lody. No to super. Cieszę się, że sprawę żeśmy wygrali. Dzieci zostają przy mnie. A jego, jakbym miała spotkać, nie chcę go już w życiu widzieć. Chyba, że się spotkamy, to przejdę na drugą stronę ulicy. I udam, że go nie widzę. Dorota wie, że zrobiła właściwy krok. Odkąd rozstała się z mężem, wiedzie im się lepiej.
Z wdzięczności dla organizacji humanitarnej, która jej pomogła, Dorota pracuje tam w każdą sobotę jako wolontariuszka. O, pani Dorotko, no, cudownie. O, cześć wam. Coście tak wcześniej przyjechali? Jechaliśmy autobusem. No to dobrze. Choć tak mogę się zrewanżować panu Stefanowi za tyle dobroci, serca, ile on mi pomógł. Przychodzę co sobotę, pomagam mu. No jestem mu bardzo, a bardzo wdzięczna. I z całego serca chętnie przychodzę. Muszę mu się zrewanżować za tyle, co on zrobił dla mnie. Ale wiecie co? Ja jeszcze muszę tutaj pół godziny pracować. Muszę porozkładać. Chodź, młody, pomożesz mi w jednej rzeczy. Pomóc panu Stefanowi. Bardzo się cieszę, że pani Dorocie udało się wyjść z tak trudnej sytuacji. Człowiekowi raduje się serce, jak widzi, że ktoś przezwycięża takie problemy. A problem pani Doroty był naprawdę wielki. Całe 150 kilo. Pani Dorocie, życzę wszystkiego najlepszego. To jest silna i dzielna kobieta i mam nadzieję, że wszystko się w życiu poukłada. Ja jeszcze tak gdzieś koło pół godziny z panem Stefanem rozkładam towar. Dobrze. I myślę, że niespodziankę mam dla was. A jaką? Pójdziemy na pizzę. Naprawdę, mamo, super! Tak, pójdziemy na pizzę, żebyście coś innego mieli, a nie już obiady domowe, tylko już coś innego smacznego. Stwierdziłam, że możemy, starczy nam finanse. O, a ty co masz? Wafelki. Dostałeś? Tak. Za pomoc? Podziękowałeś panu Stefanowi? Ale dziękuję. Wiesz co, z tymi wafelkami proszę się was wstrzymasz. Dlaczego? Ponieważ idziemy na pizzę. Super! A jeszcze powiem wam. Panie Stefanie. Tak? To jeszcze co trzeba tu panu pomóc? Niech pani już idzie dzisiaj. Dzieci nie będą się mogły doczekać. Ale posprzątać, umyć. Ja sobie z tym poradzę. Idźcie, no miejcie miłe popołudnie. A wam powiem jeszcze jedną wiadomość. Za tydzień pójdziemy do kina. Naprawdę, ale super! Naprawdę, idziemy, kochani, do kina. Możemy sobie teraz już pozwolić. Naprawdę. Dobra, panie Stefanie, dziękuję ślicznie. Za tydzień zostanę te pół godziny i dobra, nie ma problemu. I pomogę, ja wszystko zrobię. Dobra, dziękuję ślicznie, do miłego, do widzenia. Do widzenia. Jeszcze kilka tygodni temu nie było stać nas na nic, a teraz mama powiedziała, że pójdziemy do kina, na pizzę i powiedziała, że dostanę na gwiazdkę odtwarzacz MP3. O Jezu, to były te piękne czasy odtwarzaczy MP3, zanim jeszcze w telefonach były. To były dobre czasy, naprawdę, dobrze wspominam to. I pamiętam, że ja też miałem taki swój pierwszy odtwarzacz MP3, to był firmy Creative i on, wiecie ile ma pamięci? On był dość spory na tamte czasy. On miał 250 megabajtów. Teraz wszystko się już ułożyło. Po sprawie w sądzie Grzegorz się w ogóle nie odzywa. No i dobrze, jestem zadowolona z tego. Dostałam pracę w szkole, w stołówce u syna. Pracuję w tych godzinach, co syn jest w szkole. Córka no musi zostać dłużej. Wzniosłam sprawę o rozwód. No i dobrze mi się układa. Mam pieniądze na dom, na dzieci. No i jestem bardzo zadowolona z tego, że żyję sama z dziećmi. O, dzięki Bogu, happy end na koniec. Już się bałem, że nie będzie. I mimo tego, że w tej historii jest happy end, to nie czuję się szczęśliwy, bo sobie zdałem sprawę z tego, że tacy ludzie no w tym kraju na pewno żyją. Tacy jak Grzesiu i to mnie absolutnie przeraża. Ale oczywiście dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Jak zawsze na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie mojego Twitcha i mojego Instagrama i koniecznie, absolutnie koniecznie zostawcie komentarz, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. I jeżeli macie jakieś rady może dla mnie, co zmienić w moim kanale, ale jak inaczej nagrywać filmy, bo coś wam nie odpowiada, coś przeszkadza, to też mi to o tym napiszcie w komentarzach, ja to przeczytam i zobaczę, czy da się coś z tym zrobić po prostu. To jeszcze raz się z wami żegnam i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Czołem!